Najprościej, jak to tylko możliwe, gra w Pythonie z użyciem biblioteki Pygame. Przejdźmy do Shella i sprawdźmy, czy biblioteka Pygame jest poprawnie zainstalowana. Import Pygame. Nie ma błędu, a zatem wszystko jest poprawnie. Stwórzmy zatem nowy plik i nadajmy mu jakąś nazwę. Ctrl S. Niech to będzie moja gra, podkreślenie, wersja 0.1. Zapisuję i zaczniemy od tego, co zawsze typowo w takich miejscach wprowadzamy. Pierwsza linijka. Kodowanie polskich znaków. Kodowanie najnowocześniejsze, czyli UTF-8, nie ISO, nie Windows. Dzięki temu polskie ogonki on, si, ci będą wyświetlane poprawnie. Zaimportujmy też bibliotekę sys systemową oraz bibliotekę Pygame. Dodatkowo powinniśmy zaimportować wszystkie podbiblioteki Pygame'a z katalogu Locals. Robi się to troszeczkę inaczej. Z biblioteki Pygame, spod katalogu Locals, importujemy gwiazdka, wszystkie możliwe pliki. Bibliotekę Pygame inicjujemy, bo tak wypada. Powyższe cztery linijki to dopiero przygotowanie sobie warsztatu pracy. A teraz spróbujmy utworzyć okienko naszej gry. Pygame, obiekt display i ustawiamy mu tryb pracy, set mode. Jak widzimy, już mamy podpowiedzi. Skupimy się tylko i wyłącznie na rozdzielczości, czyli jak duże ma być okienko. Niech to będzie okienko 800x600. Widzimy jednak, że to jest tupla, czyli musi mieć dodatkowe nawiasy. 800x600. Zamknijmy nawias i sprawdźmy, czy wszystko działa. Run moduł. Od następnego razu będziemy wciskać po prostu klawisz F5. Oczywiście pytanie, czy zapisać zmiany? Tak. Nasze okienko pojawiło się, możemy je przesuwać. Tytuł jest domyślny, Pygame Window. Jeżeli je spróbujemy zamknąć, to rzeczywiście ono przestało być aktywne, już nie możemy go przesunąć myszką. Natomiast nie zamyka się po to, żebyśmy ewentualnie widzieli, jak wyglądało w momencie rozkazu zamknięcia. Jeżeli jednak zamknę Shella, to okienko zamknie się razem z nim. Spróbujmy dodać tytuł dla naszego okienka, Pygame Display, no i oczywiście Set Caption. Nazwijmy go sobie Moja Gra, spróbujmy uruchomić. Rzeczywiście okienko Moja Gra, zamykamy. Chciałbym jednak mieć możliwość rysowania po moim okienku. W związku z tym muszę stworzyć jakąś zmienną okienko, która będzie reprezentowała to moje okienko. Oczywiście nazwa dowolna, ja je nazwałem okienko i Pygame Display, czyli to, co mieliśmy do tej pory, obiekt display z biblioteki Pygame, określający całe okno, które tworzyliśmy, pobieram GetSurface, płaszczyznę, na której mogę już pewne obiekty umieszczać. Jest to ta płaszczyzna. Gdyby to było okienko, to, które teraz przesuwam, to jest ta płaszczyzna, którą omiatam myszką, tak? Czyli to jest to, gdzie możemy coś wyświetlić wewnątrz okienka. Pobieram to sobie do zmiennej okienko. Teraz mogę je na przykład wypełnić pewnym kolorem. Fill. Wypełnij kolorem. Kolory podajemy w notacji red, green, blue, więc znowu tupla, nawiasik kolejny i trzy wartości, ile czerwonego, ile zielonego, ile niebieskiego. Niech to będzie na przykład
Połowa 128 to jest połowa możliwości, 255 to jest maksymalna wartość, 128 jednego koloru, 128 drugiego koloru i 128 trzeciego koloru, czyli wyjdzie odcień szary. Zamykamy. Teraz jednak jeszcze nie zobaczymy zmiany w kolorystyce. Sprawdźmy zresztą. F5. Jak widzimy, nasze okienko jest cały czas czarne. Dlaczego? Dlatego, że takie okienko, może zróbmy to troszeczkę niżej, musimy jeszcze wyświetlić. Pygame, display, flip. Jest to rozkaz wyświetlający, odrysowujący całe okno z naszej biblioteki Pygame. Całe okienko, które stworzyliśmy, zostanie odrysowane ze wszystkimi zmianami, które były po drodze od początku. Teraz sprawdzimy efekt naszej pracy. Oczywiście zapisujemy i jak widzimy, nasze okienko pod tytułem Moja gra jest szare. Dodajmy do naszego okienka jakiś obiekt. Spróbujmy wyświetlić biały prostokąt na szarym tle. Prostokącik równa się. Prostokącik to nazwa zmiennej, którą możemy sobie ustalić oczywiście inaczej, która będzie pamiętała nasz mniejszy obiekt odrysowywany na płaszczyźnie okienka. Oczywiście to wszystko robię przed pełnym odrysowaniem okna. A zatem Pygame tworzy pewną powierzchnię, surface, czyli powierzchnia, i muszę podać jej wymiary. Oczywiście wymiary to są znowu tupla, ponieważ jest to związane dwie wartości. Niech to będzie coś szerokiego, na przykład 80, ale za to niezbyt wysokiego na 20. Zapisujemy. Jeszcze nam to jednak nic nie wyświetli, ponieważ znamy wymiary, a nie wiemy, gdzie to ma leżeć. O, narysujmy taki prostokącik. Rysujemy na okienku okienko metoda bleed, służąca do rysowania innych obiektów. I tutaj podajemy, co chcemy narysować. No oczywiście nasz prostokącik, który dopiero co stworzyliśmy. Musimy jednak powiedzieć, w którym miejscu okienka chcemy go narysować. Narysujmy go w położeniu 100 i 50. Co to znaczy? Lewy górny róg każdego okienka to jest położenie 0, 0. Jeżeli w prawo się przesuwam, to pierwsza współrzędna, czyli współrzędna X, o ta, rośnie coraz bardziej. A jeżeli przesuwam się w dół, to druga współrzędna zaczyna rosnąć. Współrzędna Y zaczyna rosnąć. A zatem 100 punkcików w prawo i 50 punkcików w dół. Mniej więcej tu się powinno pojawić mój obiekt. Sprawdzimy. Zapisujemy oczywiście zmiany. Jak widzimy, mamy czarny obiekt na szarym tle. Nasz prostokącik w położeniu 150. To teraz szybciutko nasz, przed oczywiście narysowaniem, czyli tutaj, prostokącik wypełnimy innym kolorem. Fill już znamy. Może odseparujmy prostokącik od okienka. Prostokącik fill i zróbmy go całkiem biały, czyli maksymalne wartości wpiszmy. 255, 255 i 255 to są maksymalne wartości kolorów red, green, blue. Sprawdźmy. Rzeczywiście biały prostokącik na szarym tle. O ile jednak jego kolor może już pozostać do końca gry wciąż taki sam, o tyle jego położenie chciałbym jednak na planszy zmieniać. W związku z tym kolor, niech to będą ciągle te same liczby, ale tutaj chciałbym, żeby były zmienne wartości. W związku z tym wprowadzimy nową zmienną. Nie będziemy wprowadzać dwóch zmiennych, X i Y,
tylko wprowadzimy jedną zmienną dla prostokącika o nazwie xy, a pobierzemy do niej pewne parametry taką instrukcją. GetRect. Prostokącik, czyli nasz obiekt, pobierz jego wymiary. Dzięki temu stworzy się pewien obiekt, który zawiera równocześnie zmienna p, x, y, czyli prostokącik x, y, zawiera zmienną x, po kropeczce wybieramy sobie wartość, niech to będzie ta sama 100, p, x, y, ale tym razem y i niech to będzie 50. To są te same wartości, może 150. Teraz zobaczymy, że będzie niżej położone. I teraz zamiast konkretnej wartości p, x, y. Zapiszmy, uruchommy nasz program. Jak widzimy, wszystko zafunkcjonowało poprawnie. Prostokącik jest teraz wyświetlony o wiele niżej. No dobrze, ale to jest tylko wyświetlenie pojedynczego okienka. Ja bym chciał jakąś interakcję, żeby coś się na tym okienku cały czas zmieniało. To wszystko, co tutaj zrobiliśmy, będzie wykonywało się jeden raz na początku uruchomienia programu. Potem jednak tworzymy pętlę while. While jest to rozkaz, a właściwie instrukcja, która będzie cyklicznie powtarzać wszystkie rozkazy, które się będą w niej znajdować. Jak długo? Dopóki tutaj będzie prawda. Jeżeli wpiszę wartość 1, to znaczy, że prawda będzie zawsze. A zatem wszystko, co napiszę poniżej, pamiętajmy, tu ma być teraz wcięcie, wszystko, co będzie wcięte, będzie należało do while'a. Będzie cyklicznie powtarzane w nieskończoność. Co ja chcę, żeby w nieskończoność było powtarzane? Może zjedźmy troszeczkę niżej. Tworzenie okienka na pewno nie. Tworzenie prostokącika też nie. Ale już jego rysowanie prostokącika oraz obliczanie nowych, ewentualnie zmiennych, tak. Ten prostokącik wyrzućmy z tego miejsca, wrzućmy do naszej pętli. Oczywiście po tabulatorze, żeby było wcięcie. Okienko bleed, czyli rysowanie prostokącika o tych współrzędnych, będzie się powtarzało w nieskończoność. Oczywiście w nieskończoność też po narysowaniu całego okienka musimy je wyświetlić ze zmianami. Użyjemy w związku z tym znowu, na samym końcu będzie to jedna z ostatnich instrukcji, pygame display, ale tym razem nie flip, a tylko update. Ta funkcja powinna być nieco szybsza, powinna się jedynie skupić na zmianach, które wprowadziliśmy do okienka. Ale także narysuje całe okienko, podobnie jak funkcja display flip. Sprawdźmy, czy to zadziała. Oczywiście wszystko jest poprawnie, chociaż nieco wolno chodzi, dlatego że on teraz całą moc obliczeniową procesora poświęca na odrysowywanie tego okienka. Także widzimy, kółeczko się kręci. Spróbujmy je zamknąć. Python nie odpowiada. Jest to dość spotykany program, dlatego że zrobiliśmy to jeszcze tak bardzo niewdzięcznie. Będziemy to robić bardziej profesjonalnie niedługo. Dodajmy przesuwanie się naszego prostokącika. Niech nasz prostokącik przesuwa się w prawo, w dół. Zróbmy zatem tak, że jego współrzędne, które tu wykorzystujemy do jego rysowania, p, x, y od x plus równa się, czyli powiększ o 2. Natomiast współrzędną p, x, y powiększaj za każdym razem o 1. Sprawdźmy, jaki będzie rezultat. Jak widzimy, nasz prostokącik zaczął się rysować w coraz to nowym miejscu. Zamknijmy efekty naszej pracy.
Dlaczego po naszym prostokąciku została smuga? Dlatego, że my ciągle rysujemy nowy prostokącik, a powinniśmy za każdym razem rysować na pustym okienku. Czyli wypełnijmy okienko, to usuniemy z tego miejsca, będziemy wypełniać okienko kolorem szarym całe, dopiero potem będziemy rysować prostokącik i będziemy wyświetlać całość, tak żeby można zobaczyć rezultaty. Sprawdźmy teraz, jak to będzie wyglądało. Jak widzimy, nasz prostokącik wyleciał gdzieś tam w prawo, w dół. Dlaczego poleciał tak szybko? I czy chcielibyśmy, żeby przebiegał szybciej czy wolniej? Jeżeli ma przebiegać szybciej, możemy dać mu większy krok, ale będzie to związane, że animacja będzie coraz bardziej skokowa. Gdybyśmy chcieli go spowolnić, tutaj trzeba by już odwołać się do tak zwanych FPS-ów, czyli frames per second, ilość wyświetlanych klatek na sekundę. Zauważmy, że my wyświetlamy za każdym razem, jak obejdziemy tą pętlę, raz całe okienko. Ile to jest tych wyświetleń w ciągu jednej sekundy? No nie wiemy. To zależy od tego, jak szybki jest komputer. Szybszy komputer wyświetli więcej razy te wszystkie instrukcje, wolniejszy komputer wyświetli mniej razy te instrukcje. Żeby to usystematyzować, wprowadzono właśnie instrukcje sterujące FPS-ami, czyli ilością wyświetlanych klatek w ciągu jednej sekundy. Żeby tego mechanizmu użyć, musimy jeszcze tu przed pętlą do jakiejś zmiennej FPS przypisać uruchomienie zegara, o, tu dwukrotnie równa się, z biblioteki Pygame, time, clock, uruchamiamy zegar, który będzie sprawdzał, ile czasu minęło w trakcie wykonywania tych instrukcji. I na sam koniec tych instrukcji FPS wykonamy rozkaz taki, który powie, na przykład 30, żeby pozostały czas, który jest potrzebny do tego, żeby wyświetlać co najwyżej 30 klatek na sekundę, odczekać. Sprawdźmy teraz, jak to będzie wyglądało. Zapisujemy oczywiście zmiany naszej pracy. Jak widzimy, nasz prostokącik przesuwa się dużo wolniej. Ile? 30 schodków, 30 pikseli w dół w ciągu sekundy i 60 pikseli w prawo w ciągu sekundy. Z czego to wynika? Ta pętla jest wykonywana 30 razy w ciągu sekundy. No i w każdej pętli zeskakujemy o 1 w dół i o 2 w prawo. Gdybyśmy kazali mu 60 razy na sekundę wykonywać, 60 FPS-ów, no to oczywiście dwukrotnie szybciej. I efekt, którego się spodziewaliśmy. Nasz program jeszcze jest dość ułomny, dlatego się czasami wysypuje. Słowo o zdarzeniach. Co to jest zdarzenie? Jeżeli złapię okienko i przesuwam je w bok, to kliknięcie, przesunięcie myszką i puszczenie teraz, to były trzy różne zdarzenia. Jeżeli tu kliknę myszką, to było zdarzenie kliknięcia myszą. Jeżeli nacisnę klawisz R, to było zdarzenie naciśnięcie klawisza R oraz puszczenie tego klawisza. Czy te zdarzenia są mi do czegoś potrzebne? Tak, ponieważ czy to klawiaturą, czy myszką będę sterował obiektami na mojej planszy gry. A zatem muszę przechwytywać zdarzenia, które się wydarzyły na mojej planszy i je w jakiś sposób obsłużyć. Przynajmniej te, które są dla mnie istotne. A będą dla mnie istotne wciskanie klawiszy, zamykanie okienka, to przez grzeczność, żeby nam się ta gra ciągle nie wysypywała, oraz ewentualnie klikanie myszą. Te trzy typy zdarzeń musimy obsłużyć. Jak się do tego zabrać? Robimy to zwykle na początku pętli while. Może wkleję ten kod. Wykonujemy kolejną pętlę, to będzie pętla for. Pętla for działa w taki sposób. Wychwytuje w
wszystkie elementy z tego zbioru, a co to mamy za zbiór? Pygame event, czyli wszystkie zdarzenia, które się w międzyczasie, kiedy tutaj czekaliśmy, żeby 1,6 sekundy minęła. Wszystkie kliknięcia, myszki, klawiatury czy inne rzeczy, które się wydarzyły, pobieramy i tworzymy z nich pewną listę. Jest tych elementów ileś. Czasami jest to jedno zdarzenie, czasami wcale, a czasami kilka naraz. I wstawiamy je do tej zmiennej, którą nazwałem sobie zdarzenie. Tu oczywiście nazwa może być dowolna. Ta pętla wykona się tyle razy, ile tych zdarzeń było. A zatem te rozkazy, które tutaj po dwukropku wykonam, znowu wcięcie, pamiętajmy o wcięciu, te rozkazy będą wykonane dla każdego zdarzenia, które się pojawiło w obrębie naszego okienka. Musimy za każdym razem sprawdzić, jakie to jest zdarzenie. Czyli jeżeli to jest zdarzenie o typie type, równa się. No i teraz pewne typy zdarzeń możemy posprawdzać. Quit jest to zdarzenie właśnie naciśnięcia naszego krzyżyka na oknie. To wtedy wydajmy rozkaz zamknięcia całego programu. Czyli do tego właśnie była biblioteka sys potrzebna. Systemowy exit z kodem 0, czyli bez błędu. 0 oznacza, program zakończył się poprawnie. Zapiszmy to, wykonajmy, zamknijmy. Jak widzimy, w tym momencie już nie wysypuje nam się program, nie pojawia się komunikat o jakichś błędach systemowych. Obsłużyliśmy poprawnie zamykanie naszego okienka. Oczywiście nasz prostokącik w środku się nie przesuwa już. Dodajmy sobie obsługę innego zdarzenia. Jeżeli zdarzenie jest typu key down, czyli ktoś małymi literami, czyli ktoś wcisnął klawisz, to zrobimy następującą operację. Zmienimy położenie, caps lock włączony, PXY, X, czyli położenie naszego prostokącika, minus równa się 100, czyli przesuniemy go o 100 punktów w lewo w momencie, kiedy naciśnie ktoś klawisz. To zróbmy jeszcze kolejne zdarzenie. Przekopiujmy sobie to teraz. Ale nie key down, tylko key up. Czyli w momencie, kiedy ktoś puści dowolny klawisz, P, X, Y i tym razem Y zmniejszmy o 100. A zatem, jeżeli ktoś naciśnie nasz klawisz, nasz prostokącik przeskoczy nagle w lewo, a jeżeli ktoś puści klawisz, przeskoczy nagle w górę. Sprawdźmy, czy to działa. Naciskam klawisz, naciskam, puszczam, naciskam, puszczam, naciskam, puszczam. A zatem wszystko działa. Dobrze by było, ponieważ X-y narastają dwa razy szybciej, przesuwać je także dwa razy więcej. No sprawdźmy. Naciskam, puszczam, naciskam, puszczam, a zatem mogę praktycznie utrzymywać w tym samym miejscu. Jest to już jakaś forma gry. Nie pozwolić, żeby nasz prostokącik opuścił okienko gry. I na tym zakończymy część pierwszą. W części drugiej zastosujemy zaawansowane, bardziej zaawansowane sterowanie obiektami na mojej planszy gry. Zajmiemy się zliczaniem punktów, a zatem nasza gra stanie się bardziej grywalna. Na razie dziękuję i zapraszam do wykonania pierwszych podstawowych elementów.